Tomek Olejnik, nasz pierwszy gość dzisiaj na Prime Show. Na drugiej edycji będziesz tu walczył? Nie, na drugiej edycji nie będę walczył. W jakiej roli jesteś w ogóle tutaj? A tak po prostu, for fun przyjechałem. Bo wczoraj byłem na live game, byłem jeszcze w Warszawie, to mówię, sobie zobaczę Prime'a, bo byłem już na pierwszej gali. Oglądałem wczoraj konferencję live game'a i szczerze mówiąc wsiedli na ciebie. Nie wiem, czy konferencja dotyczyła twojej organizacji, czy tego live game'a, bo tak szczerze mówiąc zastanawiałem się, jak słuchałem, czy to jest jakiś sąd nad twoją organizacją. No ciężko mi powiedzieć. Twoją czy nie twoją, jak to w końcu uściślimy? Nie, w sensie nie moją, ja tylko pracownikiem jestem, ale ciężko mi powiedzieć, no bo miał być inny temat, a był temat taki, ale wiesz, gdyby nie ten temat, to myślę, że nudno by było i musieli po prostu go poruszyć, żeby zrobić trochę rozrywki. Myślę, że ten pierwszy panel był jednym z bardziej ciekawszych, bo... A tam jeszcze był też Alkomaster, bo też się... Ja nie widziałem właśnie tego Alkomaster, ale słyszałem, że tam grubo było. Więc myślę, że tylko te dwa panele były takie z jednej z ciekawszych i jeszcze tam, co później Bomba mówił o Queen of the Black chyba. O ile... Słuchaj, zapytam ciebie, jaka jest przyszłość w ogóle organizacji Royal Division, bo potężny falstart. Potężne kłopoty na początku, gdzieś tutaj prasa podchwyciła, nabijano się z tego i tak dalej, jak to w ogóle ta organizacja ma przyszłość czy nie? No wiesz co, poprzednia edycja wyszła jak wyszła, bo sam widziałeś dlaczego tak było. Ja nie wiem dlaczego, tylko widziałem skutki tego. Okej, to nagrywałem materiały i tam tłumaczyłem dlaczego tak wyszło. No myślę, że jakby dwójka już miała być wypuszczona, no to musiałoby być wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby nie było żadnej lipy. Nie lepiej było założyć nową organizację, jakby odciąć się to odium całe, zostawić, żeby po prostu wystartować czymś nowym i nie borykać się z poprzednimi kłopotami? To też jest pomysł, ale wiesz, ja jestem tylko osobą, która ma zlecenie jakieś, które wykonuje, więc, ale nie ukrywam, że myślałem o tym. Zapytam ciebie, ile jest miejsca, na ile freakowych organizacji w Polsce? Wydaje mi się, że tak z 5, ale... To nie za dużo, bo samych organizacji MMA jest kilka, ale powiedzmy takich działających regularnie, z regularnością, to za dużo też nie ma. No jest 3-4 organizacje, które działają bardzo regularnie, reszta... Źle to powiedziałem, chodziło mi o 5, bo liczyłem w to takie live game i takie poboczne rzeczy, które... Live game jeszcze nie wystartował. Ale chodzi mi o takie poboczne rzeczy, które by mogły w przyszłości być i nie musiałyby być one koniecznie z sztukami walki, tylko na przykład z jakimś e-sportem czy czymkolwiek, wiesz o co chodzi? No to tak myślę, że jakby były trzy takie po prostu, jak jest Fame, High League i Prime, to jeszcze by później mogły być jakieś takie organizacje typu właśnie Live Game i jakieś takie inne rzeczy. Ty jak patrzysz na rozwój tego rynku freak fightowego, to myślisz, że to jest co? To jest po prostu doraźnie konstruowane walki po to, żeby pokazać znanych ludzi? Część dostanie promocję, część zostanie też zniszczonych w tym internecie po porażkach, bo tak się dzieje czasami w internecie. Czy to jest jakiś pomysł sportowy na rozwój młodych ludzi, bo też jest to tak przedstawiane? Rozwój młodych ludzi, oni dostają szansę na to, żeby trenować i przestać zajmować się, załóżmy, patologią czy czymś takim. Przestać być w patologii. Wiesz co, no mi się wydaje, że to po prostu jest tak, że teraz młode osoby, jak zobaczyły, że tyle osób to ogląda i że tyle influencerów zarabia na tym takie pieniądze, to oni też chcą to robić i dlatego w internecie często można zauważyć, że osoby nic nie znające kogokolwiek próbują danej osobie zniszczyć życie, jakieś brudy wyciągać i jakieś tam inne rzeczy. Ja takich sytuacji nie miałem, ale na przykład dużo razy widziałem, jak takie sytuacje były tam wyciągane na światło dzienne. No na przykład, jak tam mieli chłopacy walkę, Amadeusz z Polakiem, to tam takie rzeczy też wykładali, co nie? To jest taki konflikt jakby naturalny dla freak fightów, tak? No ale wiesz, o co mi chodzi, co nie? Tak, rozumiem, tylko pytam ciebie, czy po prostu to jest tak, że część ludzi będzie rozwijała się w tej sferze sportowej i chce być sportowcami poprzez organizacje freak fightowe? Wydaje mi się bardziej, że oni robią to do niektórzy, bo wiadomo, są też osoby, które robią to tak, bo są sportowcami, ale wtedy to nie do freak fightów. Wydaje mi się, że to wiesz, no wiadomo, pieniądze dużą rolę w tym grają. No i oprócz pieniędzy to też rozpoznawalność, bo wiadomo, jak jest jakaś osoba z ulicy taka szara i pójdzie ona, dajmy na to, na walkę do fejmu, no to po pierwszej walce ma tam kilkadziesiąt tysięcy follow, a rozpoznawalność medialną ma ogromną, której nawet i tak nie ma tam na tym Instagramie, ale i tak dużo osób ją widziało i wiesz, jest znane po prostu z twarzy na przykład już.
A na przykład, bo tak, co dotyczy na przykład Royal Division, tak, wy mieliście zabezpieczony budżet na tyle, żeby po prostu być gotowym na to, że, bo przedsięwzięcie może zakończyć się sukcesem, może zakończyć się klapą. Wy byliście, mieliście zabezpieczony budżet? Zabezpieczony pod jakim względem? No takim, że na przykład załóżmy na koncie jest tam 200-300 tysięcy i spokojnie sobie tutaj operujecie i załóżmy nie sprzedaliście za dużo biletów, nie sprzedaliście za dużo pay-per-view, jednak jesteście wypłacalni. Wiesz co, ja nie jestem osobą od księgowości, ale wiesz, na początku jak się to, z tego co wiem, jak robili tam chłopacy z tą galę, to musieli z góry płacić za rzeczy typu tam za konferencję i... Technikę tak, i światła i tak no dalej, i, tak? I w New Gali też trzeba było tam, no wiesz, więc no te pieniądze musiały być, to się nie bierze też znikąd, no i ktoś na to musiał wyłożyć pieniądze, to nie? Ja wczoraj jak słyszałem... To, że gala tak wyglądała, jak wyglądała, to tam wiesz, tylko przez to, że coś nam się nie udało. A gdyby... przez to, że tam brakowało. Mówisz o tym pomyśle Zełenskiego i Putina, że jakby to wypaliło nie, to... Nie mówię o tym, mówię ogólnie o tym, że gala odbyła się jak się odbyła. Ale to już był taki pomysł awaryjny? Nie lepiej było odwołać i po prostu przełożyć na inny termin i przygotować to lepiej? No z tego co dostałem informację, to tak nie bardzo można było to odwołać. Rozumiem. No i też wiesz, no zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy i nie poddawaliśmy się, żeby to zrobić, co nie? No i finalnie jako tak tam zrobiliśmy to. Było takie powiedzenie premiera Czernomyrdina, nie, pewnie nie znasz, ale gdzieś tam z przeszłości, rosyjski system, czyli chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze. No wyszło jak wyszło. To jeszcze zapytam ciebie tak, ty masz propozycję w tej chwili na walki, bo gdzieś padają czasami żarty, nie obraź się, ale pod kątem tego, że przegrałeś ileś walk i każdy, i każdy mówił, no to co ja mam, nawet Sylwek Wardęga mówi, to ja chyba tylko z Olejnikiem bym mógł wygrać, albo na tej zasadzie, jak to wygląda? Nie, no prawda jest taka, że potencjalnych rywali dla mnie by było... Można powiedzieć, że paru, bo Rafonik zdejmie na to, Wardęga, Nitro. A co, Fame MMA nie składało ci propozycji? No wiesz, jakieś tam propozycje były, ale wiesz, miałem ostatnią propozycję też z High League'u, tylko że to była walka tam w parę osób, co nie? Ty kontra parę tam, osób, czy, no czy parę był, osób, tam był czy ten, ty wsiąd... Lukas TV ten i ktoś tam jeszcze był, ale finalnie do tego nie doszło. Czemu nie skorzystałeś? Za mała oferta? Wiesz co, no praktycznie już wszystko było dopięte. To było jakoś w tamtym roku wakacje miało być. Wszystko było dopięte i finalnie jakoś wydaje mi się, że Kosakowskiego wzięli za mniejszy hajsik. Tak wiesz, taka moja, tak mi się wydaje po prostu, bo z tego co wiem, to za walkę dużo nie dostał. A jak swoją popularnością jest teraz w internecie? Dzięki powiedzmy tej aferze z Royal Division gdzieś tam bardziej ludzie więcej cię obserwują. Jak to wygląda? Bo czasami wiadomo, jest pozytywna i negatywna reklama, ale jest, tak? Powiem ci tak, ogólnie follow mi dużo doszło i ogólnie osoby na ulicy też fajnie reagują, podchodzą, robią zdjęcia, tam normalnie rozmawiają. Nie miałem w ogóle jeszcze ani jednej negatywnej sytuacji z tym związanej, tylko bardziej tak, że no kurde, nie wyszło, ale fajnie, że i tak coś tam zrobiłem. Coś próbowaliście. Tak, i no nawet dzisiaj w samych złotych tarasach byłem z winnym, bo tam coś nagrywaliśmy, to tak kurde, w ciągu półtorej godziny 200 zdjęć zrobiłem jak nie lepiej, a tylko stałem w miejscu. No bo jesteś jednym z tych pierwszych zawodników Fame MMA, gdzieś tam kojarzonym na początku i chyba bardziej rozpoznawalnym przez swoje walki, bo ty bodajże od pojedynku z hejterem nie w Fame MMA nie brałeś udziału. Nie. Hejtera obserwujesz, jak on sobie radzi? Czy no wiesz, to tam obserwuję go na Insta i patrzę co tam robi. Powiedziałeś, że jak walka byłaby w K1, to byś wygrał, pamiętasz te słowa? Pamiętam. I co, może wrzucić mu wyzwanie na K1? No czy wiesz, on teraz nie widzę potrzeby po prostu, po co? Ale zamierzasz jeszcze walczyć, bo najlepszym rozwiązaniem na przykład dla uratowania organizacji byłby twój występ, tak mi się wydaje, z kimś medialnym. Fajnie by było, czekam na jakąś fajną propozycję, jakieś walki może z kimś medialnym dużo, no i nie wiem, zobaczymy, co nie? Bo nie ukrywam, brakowało mi tego trochę chyba. Royal Division już jest zamknięty temat. Chcesz go zamknąć i zostawić tak za sobą? Zaangażowałeś się, zrobiłeś tyle roboty, a wyszło jak wyszło. Właśnie trochę szkoda tego czasu i w trakcie tam... Jestem teraz w trakcie po prostu, wiesz,
Potrzebuję czasu trochę, żeby sobie to poukładać, tak powiem. A takie projekty jak tutaj Prime Show, jak właśnie Live Game, no Pink MMA też, bo jest tych projektów bardzo dużo. Jak oceniasz te projekty? Znaczy, no tego Pink nie oglądałem i nie chcę na ten temat się wypowiadać, ale widzę, no wiesz, patrząc na to, co było kilka lat temu, to wszystko poszło do przodu, bo kto by pomyślał, że jakoś tak 5 lat temu by było tyle organizacji, żeby youtuberzy, którzy nagrywają filmy do internetu, przyjeżdżali na takie eventy, wyzywali się na nich, bili, robili jakieś tam, wiesz, sceny swoje. To by nikt powiedział, nie no mordo, jesteś niepoważny, jak tu każdy gra w gry i wiesz, w Minecrafta jakieś różne rzeczy. No. Także tak. No więc tak wiem. Tak jest to, że tak powiem. Czego ci życzyć? No nie wiem, to możesz mi powiedzieć. No życzę ci, żebyś wyprostował te wszystkie sprawy, żeby gdzieś to odium spadło. Znaczy, ogólnie prostowane te sprawy były na moim kanale Tomek Olejnik, jak możecie to sobie zobaczcie i... Zawodnicy dostaną pieniądze. Myślę, że znaczy tego, ja takich rzeczy nie mówię, jasne, bo jasne. Ja nie jestem od tego, ale myślę, że niedługo po prostu jakieś tam powiem co dalej po prostu, że tak powiem. Bo ja tam jestem tylko pracownikiem i powiem co tam dalej, czy będzie coś, czy nie będzie, bo jeszcze potrzebuję czasu po prostu. A ty trenujesz od czasu do czasu? Nie. Od tego czasu, od walki z hejterem nie wszedłeś na salę? Nie no, coś tam byłem, ale nie systematycznie. No co, w takim razie dziękuję bardzo Tomku, dzięki za poświęcony czas, życzę ci powodzenia, żeby wszystko dziękuję. Się udało i chętnie jeszcze zobaczę pewnie i wielu fanów w oktagonie, może w końcu w tym K1, gdzie pokonałbyś tego hejtera. No, gdyby nie parter. Gdyby nie parter, dzięki.